No nie, to czekaj, zawsze z tej strony byłam, nie? No co to za różnica? Już? Jednak się nie pokłóciliśmy, wiesz jak mówi, bo to jest prawda. Także no. Jakie miasto, taka drama? Dokładnie. A w dzisiejszym odcinku o czym będzie? Znowu zapomniałem. A kto ma wystąpić na Dniach Rawicza? Witajcie! Jak zdrowie ogólnie? Wszystko ok? Wszystko nie. Dobra, co byście chcieli, żeby zagrało na Święto Rawicza oprócz Marylii i tych ludzi, których tam nie znam, bez stary? The Windows, wiem. Kiedy byłem trochę starszy, to dostałem prętem po jajach. Ale i... Kurde, teraz tak na szybko to nie wiem. Analoksi. Pierdolona era techno. No, chciałam powiedzieć. Czyli punk, szkoła punk. Tak. No. Okej, dobra, chcecie kogoś pozdrowić? Pozdrawiam mamę, tatę i rodziców i moje zwierzęta. Tak, dokładnie. Ja chcę pozdrowić mojego kota. A jak ma na imię? Yuki. Myślałem, że Lucyfer, ale okej. Miałam czarnego kota, ale niestety musiałam go oddać i bardzo... Każdy miał kiedyś czarnego kota, potem robi się siwy. Kogo by pan chciał zobaczyć w Rawiczu na Święto Rawicza? Z artystów. Zamiast... Slipo. O, kocham cię! Zostań moją żoną, mężem, dzięki! To nikogo? To kogo byście chcieli zobaczyć w Rawiczu na imprezie? O Jezu! Nie jesteś, no, ale okej, dzięki bardzo. Cześć. A ty, młody człowieku, kogo byś chciał zobaczyć na Dniach Rawicza, gdybyś mógł wybierać z artystów? Nie wiem. Chyba, że jakaś młodzież będzie taka. Czyli jakiegoś młodego artystę, no to kogo? Lil Konona, Kukona? Kukona na przykład. Co jest tym czojtem, że nie chce się palić, mi powiedz. Kogo by pan chciał zobaczyć w tym roku na Dniach Rawicza, jakby pan mógł wybierać? Nikogo, bo to nikt nie chce przyjechać. O, jak mi? Jeszcze odpowiedź. Kolega przyjechał, miał worek kartofli z Mińska. Przyjechał tu, mówi, słuchaj, ja 5 kila sprzedałem. Tu jest kolega, sprzedaje też. That escalated quickly. Gdyby Maryla nie grała, to kogoś innego na przykład, jakiegoś ulubionego waszego wokalisty. Albo Fila. Okej. Okay. Maryla Ardowicz będzie. A jakby jej nie było, to kogo byście chcieli? Ja bym posłuchała Baciarów. O! Razu pewnego swojej dziewczynie oświadczyć chciałem się. 7 czerwonych róz. Tak. Okej. Okay. Nie wiem, może Blue Cafe? O, Blue Cafe. O. Dobrze, dziękujemy, miłego dnia. Jacek Silski, super Ślązak, no tak wspaniałe. Chciałabym, żeby on był. To coś jak ta pani, którą też tak bardzo naprawdę uwielbiamy. Ale tylko jego. Teresa Werner. Teresa Werner, coś no, takiego, nie, ala. Jacek Silski. Nie, Teresa Werner. Jacek Silski. A ona tutaj grywa często w Rawiczu. To co, to czemu nie odpowiada Teresa Werner na przykład? Mój mąż wiecznie usłuchał, ja mam już tyle. Przereklamowana jej jest, ale inny chciałbym reklamować. Jak to mówię, te piosenki są na jedno takie, jedna melodia. Melodia no tak, ten głos prawie to samo, nie? Tak, no. Tak. Una w kółko i no dałabym ci dała. A ja jaką pani ma cierpliwość do męża? Świeża, wita się z paniami, wycałuje w rączkę. Oh my. Naprawdę wspaniały człowiek. Jacek no bo do każdego podchodzi, no naprawdę. W teletnią noc, gdy plażą, idę sam. Oh my! Chłopie, ja do Żmigrodu jadę, jedź jutro do Żmigrodu, są tak. Właśnie, tam są ludzie? W Częstochowy jest samochód z mięsem z kiełbasą, Częstochowy. Z Leszna z kurczakami. I z Rawicza jeden jest, ale tam Pietruszka chyba, ale kolejki nie ma. No. A Szczęsnochowy, tam jest wszystko. Ja sprzedaję tam, wszyscy sprzedawają. Tu kurwa nikt. Tutaj proponuję na Dolinie Świętojańskiej działkę. 502 metry kwadratowe, altanka drewniana, WC i wszystkie inne media i narzędzia. Działka blisko bramy, studnia i tam różne rzeczy jeszcze przy działce. 6 tysięcy to jest jak za grosze. I mamy też nianie do dziecka. Energiczna, troskliwa, kochająca dzieci pani z wieloletnim doświadczeniem. Sprzedam rower męski, numer, cena 160 zł i numer telefonu 787-668-405. Analogowy internet, sprzedaj tu auto.
Ja bym chciał, żeby zamiast maryli zagrały filety z Mintaja, wyciągnięte z lodówki. Szybkie pytanie, kogo by pani chciała zobaczyć na Dniach Rawicza? O, ja nie wiem. Nikogo? No nie wiem, szczerze nie wiem. Nie. Co? Proszę pana, ja nie mam czasu. Okej, okay, no to... No ale chociaż artysta jeden, chociaż jakąś nazwę, proszę. No. Już nie widział nikt, jak wodzę po zbliżach własnego piekła. Obojętnie. Ważne, żeby było wesoło. Wielu, ja wszystkich ich lubię. No ale tak na pewno jakiegoś ma pan, na którego pan patrzy najbardziej przychylnym okiem. Tego, co ja lubię, to już nie żyje. Artystów? Tak. Boże, słodko. Oprócz Maryli. No Maryli jak. Okej, okay, no ale może na przykład, nie wiem, Kult, Kazik, nie wiem. O, może pani sobie wybrać kogokolwiek. Kogo by pani chciała zobaczyć? W Rawiczu. Kombi było. O, Beata była. Lombard. O, Lombard z Gosią Ostrowską. Tak, okay. Jestem za. Chciałaby pani kogoś pozdrowić? A rodzinkę moją i moje kochane wnuki. Okay. Pozdrawiamy, dziękuję. Ja byłem 5 lat kierowcą, ten pomnik przywoziłem. Mogę ci zdjęcia zaraz przynieść. Ten pomnik z Krakowa. I nikt nie wie, co tu jest grane. No wyobraź sobie taki śmigród. Mi powiedzieli, że jedno śmigrodu, ja mówię, chyba głupi jest. Pojechały. A tu ile handel kosztuje? O, ja nie wiem, ja tu nawet nie idę kupić coś, bo tu mnie, jak to widzę, to będzie rzygać jak chcę. Każdy może być, ja wiem, że tu dużo słuchasz. Nowe wcielenie Dżemu z Sebastianem Riddlem na wokalu. No, dla mnie to takim największym artystą świata jest Michael Jackson. Okej, okay, dobra. A z tych żywych i bardziej osiągalnych dla Rawiczan? Może Ralf Kamiński? Na Dni Rawicza, kogo byście chcieli zobaczyć z artystów? Z artystów zamiast Maryli. Nie wiem, o siostrę jakąś bodą? Nie, bo nie. Dobre! Dobrze życzymy. Miłego dnia. O, tu jest szef, powie. Dzień dobry. Mów Rawiczu nic nie idzie sprzedać. Słucham? Czemu nic nie idzie ani na targu? Ja muszę do Żmigrodu jechać do Miejskiej Górki. Ja nie wiem, bo ja na targach nie bywam. Ale nie, ja im mówię. Temat się teraz pod kontroli wyrwał, bo pytanie pierwotne było, kogo by pan chciał zobaczyć na Dniach Rawicza? Na Dniach Rawicza? No, gdyby mógł pan wybierać. No, taki działacz. Sławka Mencena. XD. O, ale no to nie artysta na scenie. Artyści. Tak, tak jest. No to akurat nie moja działka. Chciałbym, żeby raz był taki Dzień Rawicza, ubogacony czy ozdobiony muzyką klasyczną. Niech zagra Chopin na naszym rynku, który nigdy nie grał przecież. Tu ma pan zajebisty pomysł, aż dostałem ciarek. Piękne rzeczy, co? Piękny pomysł. O. Dobre to było. Podsumowanie tym razem Roman zrobi, nie? Bo mi już kurwa opadło już wszystko. I oklapło też. Nie jest za bardzo zróżnicowany. Są to zazwyczaj artyści, jeżeli już, to tak z tej może... Tak, górnej półki i ci tacy najbardziej oficjalni, ale jeden pomysł mi się szczególnie spodobał, takiego pana, po prostu dni z muzyką poważną, żeby na rynku wybrzmiał Chopin, Bach, Mozart, Beethoven. I sznurki w promocji od razu. Musiałem to powiedzieć, zapraszamy do odcinka. Następnego odcinka. Dzięki za wszystko, że jesteście, hej, pa. Cześć.